Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na gorący odcinek, w którym przetestujemy sobie najbardziej kontrowersyjne kosmetyki. Kilka dni temu poprosiłam Was na swoim Insta Stories o typowanie kosmetyków, które wzbudzają Wasze największe kontrowersje i kompletnie Was nie ograniczałam, czego one mają dotyczyć. Linii podobieństw, działania, właściwości, opinii, trwałości i powiem szczerze, że odpowiedzi były naprawdę fascynujące. Dostałam naprawdę niezliczoną ilość wiadomości i na wstępie powiem Wam, że bardzo dużo typów dotyczyło marek Banana Beauty oraz Nutridom. I te kosmetyki przetestowałam całkiem niedawno, więc jeżeli chcecie poznać moją opinię na ich temat, to oczywiście zapraszam Was serdecznie do obejrzenia jednego z moich poprzednich odcinków, a dzisiaj zabierzemy się za inne kosmetyki, które są równie ciekawe, które są nowościami, które rzeczywiście wzbudzają dużo emocji i sama jestem bardzo ciekawa tego, jak ten test wypadnie. Zaczynajmy! A dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od przetestowania produktu marki, która równie często pojawiała się w Waszych odpowiedziach. Chodzi o markę Avon. Ja na temat kosmetyków Avonu nagrywałam już nie jeden odcinek i rzeczywiście można tam znaleźć kilka kosmetyków, które są naprawdę fajne i które dobrze działają. Natomiast przyznaję, że duża część tych kosmetyków to są takie produkty typu zatrzymaliśmy się w czasie i niewiele się zmieniło i jakość tych kosmetyków no niejednokrotnie znacząco odbiega od tych propozycji, które na przykład możemy znaleźć w drogeriach albo w perfumeriach. I dzisiaj na tapet weźmiemy sobie paletę cieni do powiek Perfect Wear z linii Avon True. I to jest stosunkowo nowa paleta, której ja jeszcze nie testowałam, więc zaraz sobie zobaczymy, co to jest. I odcień, który dzisiaj sprawdzimy, to jest Bronzed Style. Paleta w środku prezentuje się następująco. Mamy tutaj 8 cieni do powiek w takich neutralnych odcieniach. Myślę, że z tego może nam wyjść dzisiaj taki dosyć delikatny makijaż, naturalny. Mam nadzieję, że jakość cieni będzie równie dobra. I powiem Wam szczerze, że jeden cień trochę mi się ułamał, ale to nie jest żaden problem. I tak sobie te cienie sprawdzimy. Żadnego jeszcze nie używałam. I pierwszy cień, którego dzisiaj użyjemy, no właśnie, jeszcze tej decyzji nie podjęłam, ale myślę, że to będzie ten złocisty. No to działamy. Jeżeli chodzi o wrażenia dotykowe, to ten cień jest taki dosyć przyjemny, miękki. No na powiece daje trochę tego koloru, natomiast to jest taka delikatna satyna, no delikatnie wygląda. Dołożę drugą warstwę, ponieważ kolor jest naprawdę ładny. Zobaczymy, czy uda się ten efekt zbudować. No jest to taki naprawdę delikatny cień, natomiast plus za kolor. Sprawdźmy sobie teraz pierwszy mat, czyli ten odcień, który na moje oko w tej chwili w palecie wygląda na taki lekko brzoskwiniowy mleczny brąz. Okej, zaskakująco nieźle. Do tej pory matowe cienie z Avonu no nie najlepiej mi się sprawdzały, były takie bardzo delikatne. A tutaj muszę powiedzieć, że ten brąz naprawdę ładnie się nałożył, bardzo szybko, miękko się roztarł, więc teraz jeszcze troszkę go dołożę i zobaczymy, czy ten efekt uda nam się zbudować. Nie no, powiem Wam moi drodzy, że naprawdę fajnie mi się z tym matem pracuje. Jest to dla mnie zaskakujące, ponieważ miałam do tej pory zupełnie inne spojrzenie na cienie Avonu, a tutaj proszę bardzo, szybko się to rozciera, można sobie dobudować kolor. No dobrze, to teraz sprawdźmy, czy ciemniejszy brąz z palety będzie równie fajnie pracował. Ten z kolei brąz sprawia wrażenie trochę delikatniejszego. Natomiast przyznać tutaj muszę, że cały czas zachowujemy tą łatwość w przenikaniu się cieni. I taki miękki wygląd, więc spróbuję go jeszcze dobudować. No troszkę się to dobudowuje, bez jakiegoś efektu wow. Nie ma tutaj szaleństwa pigmentu, natomiast jak na tak delikatny cień, to on cały czas zachowuje właśnie tą łatwość rozcierania, o której mówiłam, no i jednocześnie troszkę daje się to wzmocnić, o tak powiem. Cieniowanie zewnętrznego kącika oka zakończone, więc teraz przejdźmy do tego musztardowego odcienia, który nałożymy na centralną część załamania powieki. Nie no, zaskakująco ciekawie prezentują się te maty i nawet tutaj, jak na tak jasny kolor, to on ładnie akcentuje tą powiekę. Mam na myśli to, że to nie jest taki, wiecie, ciemny, nasycony mat, którym łatwo jest tutaj pracować i uzyskiwać mocne kształty i kontury, tylko coś takiego raczej delikatnego, a efekt jest. Naprawdę nieźle.
Cieniowanie górnej powieki jest zakończone i na ten moment mam takie przemyślenia. No ten błysk szału nie robi, nie ma się co tutaj czarować, natomiast maty pozytywnie mnie zaskoczyły. One mają znikomy osyp, fajnie się z nimi pracowało, są dosyć delikatne, ale można jednocześnie ten kształt zbudować. To, czego z pewnością brakuje mi już w tej chwili w tej palecie, to właśnie jakiegoś takiego jaśniejszego odcienia, czy to matowego, czy to błyszczącego, którym mogłabym rozświetlić wewnętrzny kącik oka, więc to mogłoby być troszeczkę lepiej dopracowane, przemyślane, dlatego też użyję cielistego beżu z jakiejś innej palety i przechodzimy do kolejnego produktu. A kolejny kosmetyk, który przetestujemy, będzie pochodził z kategorii produktów współprac influencerskich. I tutaj w Waszych odpowiedziach bardzo często pojawiała się kolekcja Fagaty i Ingrid. Udało mi się dorwać dwa produkty wczoraj w Hebe, które dzisiaj sobie sprawdzimy, ale powiem Wam jako ciekawostkę, że pojawiały się też odpowiedzi dotyczące kolekcji Vibo ze Stysiem oraz Lovely z Magdą Wołosewicz, ale to już nagrałam, więc przechodzimy dzisiaj do sprawdzenia linera o nazwie Eyeliner Pina w odcieniu 1, czyli takiego pastelowego różu. W zasadzie to był jedyny dostępny kolor. I ciekawie, ponieważ ja, tak jak już wiecie z poprzedniego odcinka, raczej nieczęsto decyduję się na jasne linery. A tutaj sytuacja mnie tak pokierowała. Natomiast jakościowo, no zdecydowanie muszę powiedzieć, że to jest bardzo nasycony produkt. Tak naprawdę od razu widać ten kolor. On nie wypada delikatnie na tle cieniowania, tylko wręcz dominuje. No ciekawy odcień. I tutaj w momencie zastygania tego produktu zaczynam mieć już trudności, ponieważ widzę taki efekt troszeczkę jakby mazania się tego produktu i prześwity, które staram się oczywiście zakamuflować, natomiast oj, nie jest to taka super łatwa praca z linerem. Liner nałożony, na plus jest pędzelek, który pomimo tego, że jest długi, to naprawdę w dosyć łatwy sposób aplikuje ten produkt i robi te piękne wyciągnięcia. Natomiast jeżeli chodzi o samą jakość tego płynu, no to tutaj nie jestem zachwycona i już w tej chwili uważam, że liner na mojej powiece nie wygląda najlepiej, ponieważ są właśnie takie nierówności, takie jakby przejścia, rozejścia. Po prostu ta struktura linera nie wygląda tak gładko, jak wyglądać powinna, ale zobaczymy sobie jeszcze, jak on będzie wyglądał po kilku godzinach noszenia. A teraz przechodzimy do kolejnego produktu, który typowali, czyli do nowej maskary Benefitu They Are Real Magnet, która ma dosyć specyficzną technologię, już Wam czytam, o co chodzi. Szczoteczka o magnetycznym rdzeniu przyciąga magnetyczną formułę, która pokrywa Twoje rzęsy daleko poza ich końce dla efektu liftingu i wydłużenia. Zawiera wypustki zigzag, które idealnie rozczesują i rozdzielają włoski. Wzbogacona minerałami formuła tuszu jest lekka, niewyczuwalna na rzęsach, a efekt wydłużenia i intensywność można budować, nie rozciera się i nie kruszy. To oczywiście sobie sprawdzimy. Ja kupiłam wczoraj w Sephorze ten mniejszy format na sprawdzenie i on mi kosztował 79 zł. Szczotka jest silikonowa, więc jak wiecie, jest to coś, co lubię i zrobimy sobie dla porównania najpierw jedno oko. Tak wygląda pierwsza warstwa. Ale zobaczcie, przy tej pierwszej warstwie moje rzęsy już prawie wychodzą ponad brwi, więc zobaczymy, co będzie dalej. Okej, zdecydowanie jest to coś, no wręcz ekstremalnie wydłużającego. Widzę to już w tej chwili, a ja dopiero zaczynam to dopracowywać, ale zobaczcie, jak wyglądają moje wewnętrzne rzęsy. Rzęsy na jednym oku podkreślone, maskara dopracowana i w tej chwili widzę ją następująco. Absolutnie zgadzam się z tym, że rzęsy są wręcz spektakularnie wydłużone i rzeczywiście jest to tusz, który wydłuża je tak niestandardowo i rzadko spotyka się aż tak mocny efekt wydłużenia. Natomiast nie do końca mogę się zgodzić z zapewnieniem jednoczesnego rozdzielenia włosków, ponieważ ja wręcz mam wrażenie, że one się tak jakby troszeczkę podwójnie pozłączały, troszeczkę posklejały. Nie jest to taki, wiecie, puszysty efekt rozdzielenia i wydłużenia rzęs, tylko wydłużenie, ale jednocześnie lekka sklejka. Przechodzimy teraz do podkładu. I podkład, który stale typowaliście, to nowy podkład od Huda Beauty Faux Filter Luminous Matte. Jestem bardzo ciekawa tej formuły, ciekawa jestem tego, czy rzeczywiście on będzie leżał ładnie i naturalnie na mojej twarzy, ponieważ poprzedni podkład od Hudy kojarzę jako taki, który był dla mnie po prostu za ciężki i nie najlepiej się w nim czułam. Przeczytajmy teraz co nieco na jego temat z Sephory. Ja go kupiłam również wczoraj i zapłaciłam za niego aż 215 zł. Twój ulubiony?
Ulubiony? Podkład od Huda Beauty powrócił. Dzięki pełnemu kryciu i długotrwałym właściwościom ten podkład z 24-godzinną trwałością nada efekt drugiej matowej i promiennej skóry. Prawdziwy efekt filtra zapewnia natychmiastowe krycie, ujednolica koloryt skóry i teksturę skóry, nadając jej promienne wykończenie. Formuła jest wodoodporna, długotrwała, odporna na blaknięcie, odporna na pot i wilgoć. Bez względu na pogodę, okazję czy sytuację, Fofilter Luminous Matte nigdy Ciebie nie zawiedzie. Sprawdźmy. Sprawdzimy teraz odcień, zrobimy to wspólnie. Nie mam pojęcia, jak on będzie wyglądał na mojej twarzy, a szczerze powiem, że dobór odcienia przez internet to jest naprawdę jazda bez trzymanki. Nie było to łatwe, starałam się znajdować różne swatche, różne zdjęcia i padło na wybór odcienia Macaron 230N. No wybierałam ten odcień, jak już praktycznie wszystkie sklepy stacjonarne się zamknęły i to była jedyna możliwość, więc zobaczmy. Okej. To ciekawe, ponieważ tutaj prawie nie ma zapachu, a zazwyczaj te kosmetyki Huda kojarzę jako takie mocno perfumowane. No i tak, ten odcień chyba w miarę okej. Może będzie odrobinkę za ciemny, ale to zaraz zobaczymy, ale pierwsze wrażenia są w porządku i nakładajmy. Się tak punktowo. Nie, będzie za ciemny. Ale w porządku. Najpierw sobie go rozprowadzę dłonią, żeby trochę wyczuć tą konsystencję. Dosyć nieźle się rozprowadza, ale też nie mam takiego poczucia, że to jest jeden z takich najbardziej przyjemnych pod palcem podkładów, takich kremowych, które po prostu super łatwo suną, tylko to jest coś takiego troszkę bardziej, nie chcę użyć słowa tępego, tylko trochę trudniejszego w rozprowadzaniu. Kurczę, szkoda tego koloru. Podkład wstępnie rozprowadzony, teraz dopracuję go sobie gąbką. Kurczę, powiem Wam, że tutaj tą gąbką również mam poczucie, że ta aplikacja jest ciężka, że to nie jest taki podkład, który bardzo łatwo się rozprowadza i wręcz stapia się ze skórą, tylko bardzo muszę tutaj kontrolować każdy ruch i on się tak jakby dosyć ciężko przykleja w cudzysłowie do skóry, przez co nie jest taki ładny, gładki i prosty w rozprowadzaniu. I na pewno już czuję, że przez to, że muszę tak starać się, żeby go równomiernie rozprowadzić, to dłużej z nim pracuję, aniżeli z innymi podkładami, które lubię. Nie no, naprawdę ciężko się ten podkład rozprowadza. Oczywiście, że on ma o wiele za żółty kolor, żałuję, na stronie zupełnie inaczej wyglądał. Natomiast widzę w nim też trochę plamistości. Z pewnością za sprawą koloru, ale również moim zdaniem za sprawą tego rozprowadzania, które nie należy do najłatwiejszych. No muszę się tutaj naprawdę natrudzić, żeby on był dobrze rozprowadzony. I wcześniej nawet specjalnie powiedziałam, że on kosztuje aż 215 zł, ponieważ uważam, że kosmetyki, które są tak drogie, powinny pracować idealnie, wręcz pod każdym względem, a tutaj już mam sporo minusów, no ale nie wiem, zobaczymy, może za tym pójdzie jakaś spektakularna trwałość. Wiecie co? Chyba z 20 minut wychodziłam z siebie, żeby dopracować ten podkład i szczerze mówiąc mam serdecznie dosyć. On jest tak ciężki w rozprowadzaniu, że nałożenie go równomiernie, zwłaszcza jak mam jeszcze trochę za ciemny odcień, wręcz graniczy z cudem. Ale to nie wszystko. Uważam, że ten podkład podkreśla suche skórki, podkreśla niedoskonałości na mojej twarzy i po prostu źle się w nim czuję. Ale pójdę o krok dalej i powiem Wam, że jednak uważam, że podkład takiej rangi powinien dobrze się nakładać nawet wtedy, kiedy jest trochę za ciemny, ponieważ no nie oszukujmy się, czasami zdarzają się takie sytuacje, że podkładem trzeba się trochę przyciemnić i kiedy pracujemy z produktem dobrej jakości, to nie powinno sprawiać to większych problemów, a tutaj jest katastrofa. Po takim podkładzie aż strach przychodzić do kolejnego produktu, a rzeczywiście jest inny, jest niespotykany i typowaliście go w komentarzach jako propozycję korektora pod oczy i super, ponieważ ja też bardzo chciałam go przetestować. Mowa o korektorze NAM Aqua Concealer i to jest sypka forma korektora, która ma się zmieniać w płynną, już Wam czytam ze strony producenta. Cechy produktu. Nawilżający korektor do twarzy z innowacyjną, spektakularną formułą. Postać sypka pod wpływem ciepła i dotyku zmienia się w płynną. Jest lekki i komfortowy w noszeniu, koniec z efektem maski. Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, ja sobie kupiłam odcień 01 i kosztował on 36 zł. Jak sobie tak patrzę na konsystencję, to rzeczywiście zobaczcie, jest bardzo lekka, wręcz dosłownie jakby nic nie ważyła, bo nie jestem w stanie nawet tego pokazać, od razu to spada, ale zobaczmy,
patrzcie, tylko dotknęłam i rzeczywiście od razu się to zmienia w coś wodnistego, bardzo ciekawe. Nałóżmy to pod oko. No. O matko, coś potwornego. Nie dość, że to w ogóle nie ma krycia, to zobaczcie, jak to się waży. Aż nie wierzę, słuchajcie. Naprawdę. Wiecie, oczywiście ja rozumiem chęć zrobienia czegoś innowacyjnego, zawsze fajnie jest mieć jakieś nowości, coś niespotykanego, ale czy wy widzicie, co się tutaj dzieje? No naprawdę, no niestandardowa wersja produktu to nie wszystko. Jest naprawdę kiepsko, ale spróbuję to po prostu nałożyć palcem i doklepać gąbką i zobaczymy, czy to da trochę lepsze rezultaty. Nie, no zobaczcie, przecież to się wszystko odkleja. Chyba jeszcze nie widziałam gorszego korektora w życiu. No dobra, to teraz, żeby nie było pod drugim okiem, na spokojnie, damy jeszcze jedną szansę, tylko palcem. No i zobaczcie, problem polega na tym, że jak nakładamy to w małej ilości i powiedzmy, że te zacieki są mniej widoczne, to jednocześnie w ogóle nie mamy krycia. Ten korektor w ogóle nie działa, jeżeli chodzi o zakrywanie tych niedoskonałości, właśnie nakładany w formie cieniutkiej warstwy. A kiedy to krycie chcemy zbudować, to zaczyna się już robić coś potwornego, odklejającego i kompletnie nie grającego z innymi formułami, ponieważ po prostu tutaj na granicy tego momentu, gdzie mam podkład, to już w ogóle jest najgorzej. Nawet nie wiem, jak mam to oceniać, to jest tak złe, ale postaram się wyciągnąć z tego produktu wszystkie jego cechy. Najgorzej jest właśnie, postaram się i tak to dobudować, jakoś porozcierać, w momencie, kiedy łączą się produkty dwóch formuł, dwóch produktów. Krycia praktycznie tutaj nie ma. Widzimy to na tym oku, mimo że nałożyłam dwie warstwy i nawet tutaj, gdzie nie było nic innego, to i tak on nie wygląda dobrze. Natomiast właśnie łączenie się z czymkolwiek innym jest po prostu katastrofalne. No robię co mogę, a po prostu on odkleja podkład, który mam pod spodem. Krycia nie dokłada. Tutaj nie, no naprawdę, no koszmar. Spróbuję jeszcze dołożyć go tutaj. I zobaczcie, w zasadzie dopiero ta trzecia warstwa daje jakieś krycie pod tym okiem. Ale jednocześnie praktycznie nie da się tego wpracować. Wszystko mi się odkleja pod palcem. Delikatnie mówiąc, jestem na nie. Jak ja wyglądam tutaj. Ale mi się połączyły te produkty. No nic, spróbuję jeszcze troszeczkę palcem wklepać podkład chudy, żeby aż tak źle nie wyglądać, ponieważ jednak zaplanowałam trochę pochodzić w tym dzisiaj, żeby sprawdzić trwałość, ale nie wiem, czy cokolwiek z tego będzie. O ludzie! Wiecie co? Myślę, że dopracowywanie tych dwóch formuł jest po prostu bez sensu. Zrobię teraz tak, że zmyję ten korektor spod oczu, ponieważ dla mnie to jest produkt tak złej jakości, że nawet nie chcę go dalej testować. Jest to bez najmniejszego sensu, a jednak mimo wszystko chciałabym sprawdzić, czy podkład Huda Beauty będzie miał dobrą trwałość, więc po prostu sobie go tutaj wyrównam, nałożę swój korektor i przejdziemy dalej. Wyrównałam sobie cerę korektorem, nałożyłam puder, bronzer i róż, ale muszę Wam w tej chwili pokazać, jak bardzo odbija się tuż pod moimi brwiami. W miejscach, w których właśnie te rzęsy dotykają mojej skóry, jak możecie zobaczyć, jak popatrzę tak troszeczkę niżej, czyli właśnie tutaj, no po prostu mam niesamowite odbicie, a jestem dopiero w połowie makijażu. Wróćmy teraz do paletki Avonu i do dolnej powieki i mam ochotę dzisiaj na trochę lżejszy, trochę bardziej rozświetlony dół, dlatego też użyjemy tego ciemniejszego złocistego odcienia. Teraz mam taką refleksję w głowie, że w życiu bym nie pomyślała, że cienie Avonu będą ratować honor tego odcinka. Natomiast rzeczywiście fajnie się ten cień aplikuje. Ładnie tutaj się układa, jak na taki satynowy, a nie najmocniejszy. No, jest naprawdę w porządku. Jeszcze sobie odrobinkę dołożę. Ale w ogóle powiem Wam, że to jest ciekawy odcień na dolną powiekę, ponieważ on jej tak nie obciąża, a po prostu otwiera oko. Wytuszowałam sobie dolne rzęsy, ale już inną maskarą, ponieważ nie chcę cała nawet na dole się poodbijać i przechodzimy do kolejnego produktu z kolekcji Fagaty, czyli do rozświetlacza Pina Highlighter Powder. Bardzo jestem ciekawa tego, jak on wypadnie na moich policzkach, ponieważ jak patrzę na niego tutaj, to on jest dosyć mocno drobinowy. A jak dobrze wiecie, ja nie jestem największą fanką takiego wykończenia, więc sprawdźmy go. Rozświetlacz wydaje się mieć taki szampański odcień, natomiast jak sobie go tutaj nakładam na pędzel, to widzę, że on się troszeczkę rozciera w takie srebrzyste drobiny. Zobaczmy go na twarzy.
O nie, 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 nie. To absolutnie nie jest efekt, który ja lubię. Przecież to wygląda wręcz jakbym ja miała brokat na twarzy. Naprawdę strasznie drobinowy, bardzo mocno błyszczący. No oczywiście postaram się go wklepać, może troszeczkę lepiej będzie wyglądał. No tak, tak, tak. Wklepanie tutaj mu pomogło. Prawie go zabrało, ale spróbuję go jeszcze raz dołożyć, no o wiele mniej. O ile to się w ogóle da. Słuchajcie, no oczywiście jest to kwestia preferencji, natomiast dla mnie jest o wiele za mocny i o wiele za mocno drobinowy i po prostu wygląda jak brokat na twarzy. I tutaj też dzieje się taka dosyć dziwna rzecz, ponieważ jak go próbuję doklepać, to on praktycznie cały schodzi, tak jakby mało wpracowywał się w tą skórę, no zobaczcie. Z takiego wyjściowego bardzo mocno efektu, po wklepaniu, no praktycznie nic z niego nie zostanie, a chyba jeszcze nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. Absolutnie nie jest to produkt dla mnie, jeżeli chodzi o rozświetlenie policzków. Nawet nie wiem, jak go nakładać, żeby on dobrze wyglądał, ponieważ on właśnie tak dziwnie pracuje. Z pędzlem nakłada się mocno. Kiedy staram się go wklepać, to po prostu niewiele z niego zostaje. Natomiast pomyślałam sobie teraz o jednej rzeczy. Boże, jak ja wyglądam pod tymi brwiami. Po prostu z każdą minutą jest coraz gorzej. Ale wracając do mojej myśli i do tematu, pomyślałam sobie, że właśnie tak mocno iskrząca drobinowa formuła mogłaby się fajnie sprawdzić u mnie właśnie w formie pigmentu na powiekę. Może to by było fajne, ponieważ on kosztował mnie 30 zł i jeżeli będzie fajny jako pigment właśnie do wklepania na powiekę, to może się okazać, że jest nieźle. A poczekajcie, a może zrobimy mały eksperyment i na jedną powiekę nałożymy w formie pigmentu? Co wy na to? To jest na moją odpowiedzialność. Nałożyłam sobie NYX Glitter Primer na to jaśniejsze miejsce i wklepmy teraz rozświetlacz. No proszę. I właśnie na powiece o wiele, wiele, wiele bardziej mi się podoba. Teraz jeszcze wyraźniej widzimy, że rzeczywiście on ma dosyć dużo takich chłodnych, srebrzystych tonów. Natomiast na powiece wygląda przepięknie, ale to jest dla mnie efekt, który ja lubię właśnie na oku, a nie na twarzy. Ja sobie jeszcze ten rozświetlacz delikatnie dopracuję, żeby to wyglądało równo. I zrobimy tak, na jednym oku zobaczymy, jak się sprawdzi tylko ten rozświetlacz nałożony w formie pigmentu, czy nie będzie się osypywał, czy nie będzie opadał i czy nie będzie wchodził w załamania. Natomiast na drugie oko właśnie nie będę go nakładać celowo, żeby zobaczyć, jak ten satynowy cień z Avonu się utrzyma. Kochani, makijaż skończony. Mamy w tej chwili godzinę 12:53 i ja postaram się pochodzić w tym makijażu tak długo, jak to tylko będzie możliwe. Spod brwi usunęłam sobie odbity tuż do rzęs, tak źle się w tym czułam, zobaczymy, czy on będzie się dalej odbijał. Jeżeli zaś chodzi o pomadkę, to najczęściej typowaliście płynną matową pomadkę z Maybelline, natomiast jak dobrze wiecie, ja już niejednokrotnie wypowiadałam się na jej temat, mówiłam Wam, że za nią nie przepadam, więc stwierdziłam, że nie ma sensu się powtarzać i raz jeszcze jej aplikować, dlatego też nałożyłam coś swojego. No i cóż, pozostaje mi tylko teraz pochodzić w tym makijażu i widzimy się już za moment na podsumowaniu po kilku godzinach noszenia. Kochani, jestem z powrotem. Mamy w tej chwili godzinę 21:20 i to jest najwyższy czas na podsumowanie tego makijażu po kilku godzinach noszenia. A podsumowanie rozpoczynamy od omówienia palety cieni do powiek Avonu Perfect Wear. No cóż za zaskoczenie! W życiu bym nie pomyślała, że cienie Avonu tak dobrze mi się sprawdzą i tu absolutnie nie chodzi o to, że jestem w jakiś sposób negatywnie nastawiona, tylko po prostu wcześniejsze doświadczenia pracy z cieniami tej marki sprawiły, że kojarzę je tak średnio, a dzisiaj przemiłe zaskoczenie, ponieważ cienie naprawdę ładnie pracowały, super się budowały, praktycznie się nie osypywały i tematy dobrze się utrzymały, co daje mi taką konkluzję, że właśnie mogą to być fajne cienie dla osób początkującym. Nie ma się co oszukiwać, te satynowe cienie to nie jest taki najbardziej wielowymiarowy błysk. Gdyby one były ładniejsze, to ta paleta byłaby przeze mnie oceniona jeszcze lepiej. Natomiast z drugiej strony ten złocisty cień na dolnej powiece naprawdę fajnie się zachował i ładnie tą powiekę otworzył. Koniec końców brakuje mi tutaj czegoś jaśniejszego do rozświetlania wewnętrznego kącika oka, natomiast naprawdę dobrze oceniam tą paletę. Kolejny produkt do omówienia to liner Ingrid Pina. On utrzymał się naprawdę ładnie, natomiast minusem jest to, że bezpośrednio po aplikacji on nie wyglądał najbardziej równomiernie i teraz jednak trochę popękał. Nie jest to efekt najgorszy na świecie, natomiast nie wygląda też najbardziej estetycznie, dlatego też dla mnie to nie jest produkt do używania właśnie na mojej powiece. Koniec końców, pomimo tego, że ten kolor jest jasny i ja nie jestem wielką fanką takiego rodzaju kreski na mojej powiece, to uważam, że sam odcień jest naprawdę ciekawy, jest naprawdę zachęcający i kuszący, natomiast
natomiast jakość tego produktu, no moim zdaniem jednak pozostawia trochę do życzenia. A teraz przed nami maskara Benefitu The Real Magnet, którą naprawdę ciężko jest mi ocenić. Trudność w ocenie polega na tym, że z jednej strony na pewno widzicie, jak ja wyglądam i widzicie ten poodbijany pod moimi brwiami tusz, ale z drugiej strony ta maskara naprawdę mocno te rzęsy wydłużyła. Jeżeli chodzi o mnie, to ten efekt odbijania się był czymś nieprzyjemnym, nie tylko kiedy się patrzyłam w lustro, ale również po prostu w trakcie noszenia tej maskary w ciągu dnia, ponieważ ja wręcz czułam taki lekko przyklejający się efekt moich rzęs pod brwi, co po prostu było niezbyt przyjemne. Natomiast ja jednak mam naturalnie naprawdę długie rzęsy i właśnie tak mocne wydłużenie, być może w połączeniu z tą formułą, nie dało najlepszych efektów. Ale jednak, jeżeli są osoby, których rzęsy naturalnie są krótkie i ta maskara nie będzie dotykała obszaru pod łukiem brwiowym, to może się okazać, że ona da naprawdę fajne efekty mocnego wydłużenia, ponieważ wydłuża ona absolutnie i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Dlatego też nie chcę jej skreślać. Mi ona się nie sprawdziła, natomiast możecie dać znać w komentarzach, jeżeli Wy jej używaliście, ponieważ po prostu jestem ciekawa, czy u osób z krótszymi rzęsami ona daje fajne efekty i się nie odbija. A następny kosmetyk do omówienia to podkład Huda Beauty. I ten podkład jest dla mnie rozczarowujący z kilku powodów. Po pierwsze, aplikacyjnie nie jest on przyjemny i o ile na początku jeszcze nie jest to takie bardzo mocno zniechęcające, o tyle ten podkład szybko zastyga i po prostu praca z nim, dopracowywanie go jest dla mnie po prostu drogą przez mękę. Musiałam się naprawdę natrudzić, żeby go dobrze rozsmarować i zarówno aplikacja dłonią, jak również aplikacja gąbką były niezbyt przyjemne i zajmowały mi, jak widzieliście, więcej czasu. To jest taki podkład, który nie wygląda zbyt równomiernie, ale jednocześnie podkreśla nierówności na skórze i myślę, że to jest słowo klucz, ponieważ zarówno bezpośrednio po makijażu, jak również teraz widzę jeszcze spotęgowany efekt podkreślenia moich porów. Co więcej, zaskakujące jest dla mnie to, że podkład ten nie dał właśnie takiego pełnego krycia. Ja nie miałam poczucia, że to jest taki naprawdę super kryjący podkład, tylko coś takiego trochę marzącego się po twarzy. Dlatego też, biorąc to wszystko pod uwagę, widząc jak moja twarz jest mocno wyświecona, jak pory są podkreślone, jakieś linie mimiczne, no to stwierdzam, że jednak nowy podkład Huda Beauty za tyle pieniędzy powinien prezentować się na mojej skórze o wiele, wiele, wiele lepiej i jest to dla mnie duże rozczarowanie. Korektora znam, oczywiście nie ma co podsumowywać, ponieważ byłam zmuszona zmyć go w trakcie makijażu i to chyba jest najlepsza puenta. Nie wiem, kiedy zdarzyło mi się zmycie jakiegoś kosmetyku w trakcie testu, ponieważ ja zawsze chcę dać Wam taką opinię, ocenę o danym produkcie po kilku godzinach noszenia, a tutaj niestety było tak kiepsko, że nawet nie byłam w stanie tego nosić, więc jest to zaskoczenie na duży, duży minus i rozumiem tę kontrowersję. I na koniec został nam do omówienia rozświetlacz Ingrid Pina. To jest specyficzny produkt, ponieważ nie spodziewałam się, że coś, co ma aż tak mocne nasycenie, tak mocny błysk, jednocześnie w mojej ocenie będzie miało niewystarczającą przyczepność. I potwierdzenie tego, co mi się wydawało, widzę w tej chwili, ponieważ jak widzieliście, kiedy go nakładałam i kiedy czułam dla siebie o wiele za mocny efekt, to starałam się ten rozświetlacz wpracować w skórę. I chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żebym nie mogła uzyskać właśnie takiego ładnego, bardziej miękkiego efektu, tylko ja miałam wrażenie, że większą część tego rozświetlacza ja zabieram, czyli on nie był taki plastyczny i przyczepny. Dlatego też postanowiłam sprawdzić, czy on fajnie sprawdziłby się jako pigment, ale tutaj również nie mogę powiedzieć, że to jest fajna forma pigmentu, ponieważ po pierwsze, jak widzimy, o wiele lżej w tej chwili wygląda na powiece, a po drugie widzę przyczynę, ponieważ pomimo tego, że ja oczywiście jak zwykle nałożyłam go na bazę NYXa, to on mi się tutaj osypał pod okiem, dlatego też dla mnie nie jest to dobry produkt, nie jest to coś, czego będę używała i to nie tylko ze względu na ten nadmierny błysk, ale przede wszystkim ze względu na aplikację i trwałość. Kochani, to już wszystko na dziś. Muszę przyznać, że dawno nie było odcinka, w którym jednocześnie przetestowałabym tyle słabych kosmetyków i w którym makijaż wypadłby tak kiepsko, więc naprawdę rozumiem kontrowersje względem tych kosmetyków. Bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie, za typowanie tych produktów w mojej ankiecie i jeżeli macie jakieś inne produkty, które Waszym zdaniem są kontrowersyjne, które wzbudzają duże zainteresowanie i które ja powinnam przetestować, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja już lecę się zmywać, mam nadzieję, że odcinek był dla Was przydatny, jeżeli tak było, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi kciuki w górę, subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Buziaki! Mua.